Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wyzwania 100 dzieciaczków. Ojejku, powiem Wam, że ciężko mi się będzie rozstać z Adą, chociaż powiem Wam, że do Alicji bardziej się przyzwyczaiłam, jakoś bardziej, wiecie, była dla mnie sentymentalna. Okej, jemy śniadanie. Dzisiaj jest niedziela, także do szkoły Olivia nie idzie, a myślałam, że idzie, bo jakoś wypadło mi z głowy, że jest niedziela. Więc na pewno będzie się uczyć tej archeologii. O, proszę bardzo. Tak? Może później jeszcze uzyska dodatkowe zaliczenie, ale dobra, może tak. Najpierw jak wstanie, to sobie zje jakieś tam śniadanko. Proszę bardzo. Już wstajesz? No dobra. Później możesz skorzystać z toaletki i tutaj uczyć się archeologii i uzyskać sobie dodatkowe zaliczenie. Jak tam maluchy? Są już powoli głodne, także też będziemy ich tu wszystkich budzić. Ty już niedługo w ogóle się wyśpisz, tak że będziesz mogła sobie skorzystać z nocniczka. Ty już jesteś mega głodny, kurczę. No dobra, mama, co ty robisz? Chodź tutaj, możesz sobie kontynuować obraz, bo zaraz i tak będzie poród. Także słuchajcie, będziemy lecieć sobie do szpitala. Jej, ciekawe, kto odbierze nasz poród. Ciekawe, czy Mehdi. No bo z Mehdim tutaj wiecie, no już będzie... gdzie on jest? Ten nasz czarnulek. Kurczę, czy ja go znowu nie widzę? Ja zawsze jestem taka ślepa. Jest tutaj, no właśnie. Okej. Okay. Ty idziesz korzystać. Fajną piżamkę masz. Podoba mi się. No dobra, to co? To budzimy chyba maluchy. Co? Na jakieś... Czy tutaj wisi znowu talerz? Słuchajcie, czemu te talerze tak utykają tutaj w powietrzu w ogóle? No ja nie wiem. Czy wy to widzicie? Czy jeszcze gdzieś utknął? Chyba nie. Dobra, ty wstajesz, korzystać sobie z toaletki. Dobra. W takim razie ja tu wyciągam coś dla wszystkich. Dwa to za mało. Jedno też, no dobra, to naleśniki, proszę bardzo. Ejku, coś mi siadło w gardle. Okej, okay. Ty wstawaj. Ty w sumie też będziesz mogła się poczęstować, proszę. A czekaj, a gdzie ty idziesz? Aha, czyścić te, no dobrze, już myślałam, że gdzieś tutaj leziesz mi. Okej, okay. I bierz naleśniczki. Proszę bardzo, smacznego dla wszystkich. Proszę szamać, proszę jeść. Aha, no zajęty nocniczek. No widzisz, no to chodź, poczekaj. Poczekaj, a może byś zmieniła strój swój, co? Na jakiś taki bardziej codzienny. No może ten, o. Okej, okay. I teraz możesz wyczyścić tutaj ten kibelek, proszę. Super, idziesz tutaj drabiać? No dobra. Ja chowam ten naleśniory. I co tam, mama, skończyłaś? No to może sprzedaj to, 2700, całkiem sporo. Boże, ciekawe jestem, kto się teraz urodzi, naprawdę, jejku. A czemu, a co się stało? Dlaczego tak, dlaczego się nie uczysz? Gdzie jest ta książka? Czy ty ją odłożyłaś, tą książkę? Pokaż mi. Odłożyłaś, oczywiście, nie wiem dlaczego. Uzyskaj dodatkowe zaliczenie, proszę. Tak, uzyskuj. Dobra. Zjadłeś jako pierwszy, zjadłaś. Przepraszam, tak? Nie, zjadłeś, Boże. Bo zobaczcie, oni wszyscy wyglądają tak samo, ja nie wiem już, który to jest który. Okej. Okay. Więc ty możesz, mój drogi, bo we wtorek wy macie już urodziny, także powinniście tutaj troszkę wziąć się w garść i troszkę nadrobić tej zabawy, tego wszystkiego, bo tutaj wezmę, otworzę ci, proszę. No bo wiecie, no bo kurczę, zaraz urodzinki, a oni tak naprawdę jeszcze troszkę im brakuje. Okej, okay, i później baw się tym. Dobrze, to ja wyrzucam. Teraz ty, moja droga księżno. Proszę bardzo, tutaj do zabaweczek. Proszę, ty również do zabaweczek. Ciach. Okej, okay, ja tu jeszcze wyjmę może im też po jakiejś zabaweczce, może tak. I proszę, tak. Ty będziesz się później bawić tym, a ty będziesz się bawić tym. Proszę bardzo. Okej. Okay. Super. A mama stoi i czeka na poród, tak? O, masakra, co tu się dzieje? Ona chyba odebrała pocztę. Ojejku, no dobra. Skorzystaj sobie z toaletki, proszę bardzo. A możesz tutaj... pomóż przy odrabianiu lekcji? No właśnie, bo ty masz to nadal do zdobycia. 4 godziny to jest mega dużo. Ja nie wiem, czy ty w ogóle dasz radę. Przez 4 godziny pomagać. Już chyba ty nie dasz rady, więc no nic. O, jest godzina. Wow, zarobiłam na inwestycjach 15 koła. Wow, no nieźle. Dobra, chodź korzystaj w takim razie.
No, a ty możesz gdzieś sobie zadzwonić. O, Marta, no Marita, no super wygląda, naprawdę. Ach, super dziewczyny, naprawdę fajne dzieci nam się rodzą. I właśnie fajne jest to, że oni tak sobie sami wybierają te ciuchy i to wszystko, te włosy, ja nic nie zmieniam. Oni później zostają tacy, wiecie, charakterystyczni często. Także to mi się podoba. Okej. Także pogadaj sobie i później odrób, znaczy czytaj już książkę, bo masz czwarty poziom. Pokaż tutaj. No, także jeszcze troszkę brakuje. Także spoko. Ojejku, jaki tu gwar dziecięcy strasznie. Zobaczcie. Dzieciaki się bawią super. No dobra, i co, czekamy w takim razie na poród. Myślę, że już zaraz powinien być. Co się dzieje? Zażenowana. Aha. Nagła zmiana nastroju. No dobra, trudno. Niech będzie nagła zmiana nastroju. Dobra, kurczę, gdzie ten poród? Co ty masz? Wspaniały nauczyciel. A, super, inspirujący artystka. No dobra, to chodź, maluj sobie coś tutaj. Okej. Oczywiście 20 koła musimy dać Oliwce zaraz. W poniedziałek myślę, już dostanie szóstkę. No, już praktycznie ma osiągnięte, także spoko. Odpowiedzialność też ma, także ekstra. Boże, jak bardzo zażenowana. Zobaczcie, jaką ma minę. Śmieszna. Dobra, maluj, maluj. Kurczę, no kiedy ten poród będzie, nie wiem. Jak tam maluchy? O, trzeci poziom, super. O kurczę, ktoś tu potrzebuje skorzystać z toaletki, także zapraszam, skorzystaj. Ty również skorzystaj i kładź się spać. Ty też później kładź się spać. Namalowałaś już? Super. 900, mało, no nic. To namalujemy jeszcze jakiś impresjonistyczny duży. O, to widzę, że też będą piąty poziom. Wow, gratulacje. Pokaż. Wow, wyobraźnia, piąty poziom. Super. Ekstra. A ty się mega dobrze czujesz, także ty się tam będziesz bawić. Ty będziesz potrzebowała skorzystać z toalety. Okej. Także proszę bardzo, tutaj możesz korzystać i kłaść się spać. Proszę bardzo. Ty się uczysz tam trochę opornie, ale no nic, mamy cały dzień, także spoko. Okej, namalowane jeszcze nie. O, zaczął się poród, jej. Kocham, kocham, kocham. Dobra, czekajcie, ja tylko tutaj ogarnę dzieciaków, żeby one, wiecie, sobie tu skorzystały oni. Ty się uczysz, dobra? No dobra, to co? Lecimy na ten poród, czy nie? Poczekajcie, niech oni się załatwią. No tutaj już widzę, się pozałatwiali, bardzo dobrze. Okej, niech się już wszyscy kładą spać. A ty jak tam? Dajesz radę? Dajesz radę. Dobra. Okej, kładź się spać. Dobra, wszyscy się położyli mniej więcej. Także lecimy na poród i widzimy się, kochani, w szpitalu. Urodzi dziecko, dołącz, ale jedziemy sami. Okej, kochani, ostatnie dzieciaczki. Zobaczymy, co się urodzi. Kurczę, jestem bardzo ciekawa. Mam już przygotowane, wiecie, imionka i dla chłopców, i dla dziewczynek. Także ciekawa jestem, kto będzie następczynią. Czy to dziewczyny, czy może jednak urodzą się dziewczynki, a może chłopiec i dziewczynka? Zobaczmy, zobaczmy. Okej, oczywiście Mehdi odbiera nasz poród, także wiecie, ostatni raz już. Ciekawe, kurczę, chłopiec, wow, chłopiec. Słuchajcie, nazwijmy go Samuel, okej, chłopiec i chłopiec, jej, dwójka chłopców, super. I może Sebastian, dobrze. Chłopcy, mamy dwójeczkę chłopców. No super, cieszę się. Bliźniaki, Ada i Karol mają bliźniaki. Wow, jej, zobaczcie, Samuel i Sebastian. Ekstra, no super. Także słuchajcie, następczyniami będzie Roxana albo Rosalia. Zobaczymy, która lepiej sobie poradzi. Okej, to co, kochani, widzimy się w domku już z naszymi chłopczykami. Zmęczona, co? Okej, jesteśmy w domku. Zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście każdy robi co innego. Dzieciaki powstawały, także już kładą się spać. Ojejku, ale Oliwka jest strasznie zażenowana. Maluchy płaczą, oczywiście mają różną karnację. Ciekawe jest to. Ojej, sprawność fizyczna. A co ty robisz niby takiego? Że ty zdobyłaś sprawność fizyczną, no nie wiem. Okej, nie wiem, co zrobiłeś pod naszą nieobecność. Także, kochani, to są nasze ostatnie dzieciaczki. Zobaczcie, popatrzcie tutaj na ściankę naszą. Jest tak, 2, 4, 6, 8, 10, 30.
4 dzieci urodziła nasza Ada. O, powiem Wam, że 40 jest bardzo możliwa do urodzenia, bo moglibyśmy jeszcze zachodzić w ciążę. Bo zobaczcie, ona ma dopiero za 2 dni, moglibyśmy jeszcze zachodzić w ciąży tutaj, no jeszcze za 2 razy na pewno moglibyśmy zajść, także myślę, że 2. Chociaż no nie wiem, bo mamy pełną chatę. No ciekawe. No nie wiem, dobra, trudno, nieważne, ale na tym koniec. Chodź sobie, może coś weźmiesz do jedzenia. Tutaj wiem, że była czegoś jedna porcja, to może bym Ci to wyjęła. Dwie porcje, dwie... Aha, już nie ma chyba. O, jest spaghetti właśnie, także proszę, weź sobie porcję spaghetti i przydałoby się, żebyś później coś ugotowała. Może też spaghetti, słuchaj, żeby było, wiecie, na zapas. A dzieciaki uwielbiają spaghetti, o, proszę. Okej, okay, także jedz. Ty się ucz, kurczę, ona już jest zmęczona. W ogóle wszyscy tacy zmęczeni jakoś. Kurczę, nie mogę się wysłowić. Okej, okay. No na razie nie potrzebujemy Ciebie tutaj. Dzieciaki śpią. Także dobrze, tam uwaga trochę słaba. Tutaj trzeba będzie korzystać chyba z toaletki niedługo, także proszę. No, Samuel i Sebastian, jej. No bo Alicja urodziła, już wam mówię, z Sylwię i Sabinę. Sylwię i Sabinę. Także wiecie, już nie mogłam wykorzystać tych imionek. Gratulacje. O, dzięki Igor. Okej, okay, no i co? Kontynuujemy ten obraz. Niech sobie... Ojejku, kto tam płacze? Super skuteczna opieka nad dzieckiem. Idź. Najpierw zrób tą super skuteczną opiekę. Tak, kontynuuj obraz i może pójdziesz sobie pobiegać, no bo wiadomo, że figurkę trzeba trzymać. Okej, okay. Po tylu ciążach naprawdę wow. Skończony, także sprzedajemy za 600. O, słabo. Także słuchaj, leć sobie, uprawiaj jogging. Ojejku, jak ty się mega źle czujesz. Już się tobą zajmuję. Chodź korzystać tutaj z toaletki. Weź resztki. I chyba co? No położysz się spać, bo już... 10. poziom. Wow, no gratulacje. Słuchaj, gratulacje. Chodź, wezmę ci tą książkę i schowam ci ją, żebyś... ją miała cały czas przy sobie, bo to jest ważne. Okej, okay, także weź sobie jedzonko i kładź się spać. Okej, okay, a jak tam maluchy? Dobra, teraz trochę skupiam się tutaj na maluchach, bo oni są ważni. O, wow, wstawaj, bo ty się zaraz normalnie zjulasz nam w pieluchę. Okej, okay, robią się powoli głodni, także będziemy musieli się nimi zajmować. Mama sobie biega, to niech sobie biega. Okej, okay, super. Oliwka kładzie się spać, bo już jest mega zmęczona. Także niech sobie odpoczywa. Jutro rano szkoła. Także wiecie. Jutro już ją może postarzymy i wyprowadzimy, także spoko. Gdzie jesteś? Fajnie takie bieganie nocą po wyspie. Na pewno jest chłodno i fajnie. No, super. Szkoda, że nie ma takiej temperatury. Znaczy, no jest niby, nie? Jest chłodno, także fajnie na pewno się biega. Okej, okay, no i super. Wracasz już do domu, czy... Okej, okay, wracasz do domu, super. To wiesz co, to chodź też sobie skorzystaj i kładź się spać. No dobra, ty co robisz? Jesteśmy mega głodne, także już wyciągam wam wszystkim jedzonko, proszę bardzo. Może to, tą wieprzowinkę. Proszę bardzo, weź sobie talerzyk, proszę. Ty też wstawaj już z tego łóża i bierz sobie. Ty też, proszę, hop. I ty również wstawaj jeść. Wszyscy niech jedzą. Proszę bardzo, smacznego. Okej. Wszyscy sobie wzięli, także ja resztę chowam. Okej, okay, super. Pewnie maluchy zaraz zaczną płakać, także nie, na długo się nie położysz spać, ale to nic. Okej, okay, także niech sobie wszyscy szamają, niech sobie szamają. Okej. Okay. No, już malutko zostało. Myślę, że już jutro rano może ich postarzymy. No właśnie, już tam beczy ktoś. Już nam ktoś tu beczy. Super skuteczna opieka. Okej, okay. I może wiesz co, może przyjdziesz tutaj do dzieciaków, im trochę pomożesz, bo widzę, że tutaj coś kurczę słabo. Tutaj też korzystaj z nocnika. Ty, ojejku, nie, żadna histeria. Ty się czujesz perfekcyjnie, idealnie, także siadaj tutaj sobie do zabawy, proszę. Czy ty masz tą zabaweczkę? Masz, proszę. Baw się. Okej, okay, to ja wyrzucam. Ty jak się czujesz, też będziesz korzystać. Proszę bardzo. A ty, mama, chodź. Będziesz tutaj, pomożesz trochę ogarnąć dzieciakom tą uwagę. Okej, okay. Talerzyki
Powyrzucane. O, szkoda, że to kasy nam nie zwraca. Nie wiem, bardzo jest to denerwujące. Ale to nic. Skorzystałeś także tak. Obejmij czule. Może, nie wiem, rozmawiaj o dinozaurach. Opowiedz dowcip. Jeszcze raz chciałabym, żebyś objął czule. Tutaj rób te zabawne miny. Ty już, to chodź też tutaj, podejdziesz. Zaraz pogadasz z mamą. Okej, okay, i co możesz objąć? Obejmij czule i siadaj tutaj. Proszę bardzo, proszę bardzo. O. Teraz ty. Okej. Okay. Teraz ty obejmij czule, proszę. Okej. Okay. Ty już przestań gadać. Teraz twoja kolej. Okej. Okay. No i teraz ty czekasz na mamę. No dobra, to na razie usiądź tutaj. Teraz tak. Rozmawiaj o imprezie. Rób zabawne miny. Okej. Okay. Tak. I obejmij czule jeszcze raz, mamusie. Okej, okay, bardzo się przyjaźnią. Super. Okej, okay, obejmij czule. I siadaj tutaj do zabawek, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Okej, okay, i teraz twoja kolej, chodź. Chodź, obejmij czule, będzie. O. Proszę bardzo. No, ty już, już. Już objąłeś czule, także siadaj do zabawek. Nie przeszkadzaj teraz swojej siostrze. Okej, okay, opowiedz dowcip. Rób miny. Jeszcze chciałabym... O, obejmij czule. O, Rozalia bardzo się przyjaźnią, super. Ze wszystkimi dzieciaczkami się bardzo przyjaźni. Cieszę się. Dobra, i ty też siadaj sobie do zabawek i tutaj baw się później tym dinozaurem. Okej. Okay. Dobra, a mama może się położyć śmiało, spać. Okej. Okay. A nie może, bo tu płacze ktoś, także już się zajmujemy. Super skuteczna opieka nad dzieckiem i kładź się spać. Szybciutko. Piąty poziom, gratulacje. Super, pokaż, jak to wygląda. Czyli, aha, czego ty się teraz uczysz? Już się zdobyłeś, także myślenie, proszę. O, wow, tu już mamy prawie normalnie wszystko. Tutaj jeszcze trochę brakuje. O, piąty poziom myślenia, super. Teraz już końcóweczka. Końcóweczka. A ty masz zabaweczkę? Nie, nie masz. Dobra, to już ci wyciągam. Proszę bardzo, samochodzik. Okej. Okay. Zdobyj. O, drugi poziom, super. Zdobyj ten punkt. Tak. Jej, piąty poziom, super, gratulacje. I teraz wyobraźnia, proszę. No i super, chłopaki już z rana mogą być, wiecie, postarzeni, ale to jeszcze chwilkę. Ty się możesz bawić, to jak się pobawisz, to pójdziesz sobie spać, bo już jesteś troszeczkę zmęczona. Proszę, bardzo ciekawe, jak chłopaki będą wyglądali, jako starsi. Piąty poziom, gratulacje! Zobaczcie, piąty poziom wszystkiego i trzeci korzystanie z nocnika, super. Ty już też normalnie jesteś na... O, proszę bardzo. Super, jej! Ekstra, także odkładaj to. A ty masz wyposażenie jakąś zabawkę? Nie masz, no to dobrze. Ty swoją też odłóż. I też się połóż spać na razie. Rano mama was postarzy. Okej. Okay. Rozalia. Czy może teraz ich już postarzymy? Chodź, wstawaj. Chodź, bo już jest najwyższa pora. Okej. Okay. Wstałaś piękna, wstałaś. To weź sobie prysznic. A my tu, słuchajcie, wyciągamy torcik. Otwórz. Tak, wyciągamy torcik. Tak, i tutaj będziesz pomagać zdmuchnąć świeczki. Pomóż zdmuchnąć świeczki dla Pawełka najpierw, proszę. Wstawaj, Pawełek. Ty też wstawaj, chodź, podejdź tu. Dobra, Pawełek jako pierwszy. Uwaga, uwaga. Ty jak tam się czujesz? Ty jeszcze chwilę możesz się bawić, także spoko. Oliwka, bierze prysznic. Nie, nie, kurczę. To bo kliknęłam? Nie, chyba. Czekajcie, bo coś tu mi nie gra. Chyba kliknęłam Oliwią. Tak. Nie, nie weź porcję. Jejku, no co jest? Pomóż zmuchnąć świeczki dla Pawełek. Tak, Pawełek jako pierwszy, proszę. Ty podejdziesz tutaj, bo zaraz będziesz kolejny w kolejce. Nie, nie poznawaj żadnego rodzeństwa. Nie, nie, nie. Idziemy, idziemy. Okej. Okay. No i super. I proszę bardzo, chłopaki będą postarzeni. Nie, nie, żadnego rodzeństwa nie poznawaj. Patrzymy jeszcze raz, wszystko jest. Też wszystko jest, super. Cieszę się, jej. Okej, okay, chłopaki się robią starsi. Ty jesteś głodna, ale zaraz, zaraz zjesz. Jest. Okej. Okay. Uwaga, uwaga. Ty tutaj dodaj świeczki urodzinowe i zaraz pomożesz zdmuchnąć świeczki drugiemu. Okej. Okay. Dwa, trzy.
O, miłośnik psów, super. Uwaga, uwaga. Stop. Umysłowe. Okej, okay, mogą być umysłowe. O, jakie ma oksy, słuchajcie. Kurczę. No dobra, dobrze się czujesz, także siadaj do lekcji swoich. Dobra, a teraz kolejna dzidzia. Proszę bardzo, pomóż zmuchnąć świeczki. Patryk, proszę. Ciekawe, jak Patryk będzie wyglądał? Zobaczymy. Ktoś tam nam beczy strasznie. Już się zajmujemy tym beczkiem. Okej, okay. Zaraz ma autobus, dobrze. Tylko dmuchaj świeczki, dmuchaj świeczki. Czekaj, do tej świeczki urodzinowe. Uwaga, uwaga. Raz, raz, dwa, trzy. Znawca sztuki, ojej. Stop. Umysłowe, nie, damy kreatywne. Jak jest znawcą sztuki, to niech będzie kreatywny. Okej, okay, super, ale fajni chłopcy, super, zupełnie inni. Dobra, to chowamy, bo to się jeszcze przyda zaraz Oliwii, jak wróci ze szkoły. Dobra, oczywiście tutaj mnóstwo, ojejku, ile podarków dostaniemy, no masakra. Weź sobie resztki, słuchaj, jakieś, albo nie, poczekaj, chodź najpierw tutaj, zrób super skuteczną opiekę dla dziecka. I później weź sobie resztki, ty jak tam się czujesz? Jeszcze, a może jakbyś sobie wzięła coś na szybko? Z mikrofali, nie wiem, pizzerinki? Ostro. Nie wiedziałam, że jest coś takiego. Jak pizzerinki. Okej, okay, to odrabię też lekcje, proszę. No dobra, kochani, to co? Może ja wrócę do was, jak Oliwia wróci ze szkoły i już będzie, wiecie, szła się wyprowadzić. Znaczy, wiecie, szła się wyprowadzić, no. Już będzie się wyprowadzała, także wracam do was może po południu. Okej, okay, kochani, jesteśmy. Oj, troszkę się zblokowały przy kwiecie. Tutaj chłopaki troszkę rozmawiają przez telefon, bo towarzystwo im trochę spadło, także chwileczkę jeszcze rozmawiają przez telefon, dopóki jest w miarę wcześnie. No i wracają do swojej nauki, bo są w miarę dobrze się czują, także jeszcze sobie troszkę mogą pouczyć się. Dziewczyny kładą się spać. No i tak, a Ada tutaj, zobaczcie, ona jest, kurczę, troszkę smutna przez tą szkołę, no ale mam nadzieję, że tutaj nic się nie wydarzy złego. Jest bardziej szczęśliwa, więc oby, oby. No i tak, szósteczka, piąteczka wbita, no i tak późno się z wami właśnie witam, bo ona, wiecie, jeszcze tą końcówkę zdobywała, także musiałam chwilkę pograć. No i tak, i zobaczymy teraz Oliwkę. No i odpowiedzialność oczywiście jest, także spoko. Także spoko, jej. Okej, okay, Oliwka, złożymy raz, dwa, trzy. Wow, kleptomanka, fajne, fajne, fajne. Jednak jedna cecha będzie taka, wiecie, mało pozytywna, ale to nic. Dodaj świeczki urodzinowe, tort się jeszcze nam przyda. Okej, okay. No i co, wyprowadzamy Oliwię. Tak naprawdę. Tak, dzieciaki idą spać, choć może jeszcze trochę pogadaj z Oliwią. Zapytaj o plany na przyszłość. Fajne pytanie. Dobra, co będzie robić? Ty możesz jeszcze na przykład poprawić humor, bardzo się przyjaźnią. O, to słodkie. Zażartować jeszcze. Udział dotyczącej rodziny, ty matce? No nie wiem. Wyjaw wielki sekret. O, zobaczcie. No i super. Jest chyba bardziej szczęśliwa niż nieszczęśliwa, także niż smutna, więc chyba nie powinno być problemów przy przeprowadzce. Okej, okay, ktoś tu beczy, także już robimy super skuteczną opiekę. Tak, czwarty poziom ekstra. No dobra, Oliwia, chodź, chodź. Zrobimy ci rodzinę. Współlokatorów nie. Kup restaurację. Oddziel się i przeprowadź. Także tak, kochani, w następnym odcinku widzimy się już bez Oliwki. Oliwka dosyć fajnie wygląda, ma szerokie biderka. Fajnie, fajna dziewczynka, szczuplutka. Bardzo mi się podoba, lubię ją. O, patrzcie, to nasze akwarium tutaj jest. Kurczę, ja o nim w ogóle zapomniałam. Bo nie trzeba karmić tych rybek, to się tak o tym zapomina. Także tak, w kolejnym odcinku widzimy się już bez Oliwki. No i tutaj chłopaki nam się postarzył, Samuel i Sebastian. Także już będziemy ich uczyć. Tutaj Roxana i Rosalia będą się też uczyć, bo już też niedługo mają urodziny. Zobaczmy kiedy. O, w piątek, kurczę, powiem wam, no, musimy tutaj trochę przyspieszyć, bo to już mają prawie czwarty poziom, ale jeszcze troszkę brakuje i to u wyobraźni koniecznie, bo dopiero drugi. No, dziewczyny podobnie się uczą, także spoko.
Będziemy musieli tutaj trochę przyspieszyć. Boże, nie mogę się wysłowić już dzisiaj. Okej, kochani, także wyprowadzamy Oliwkę. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mi bardzo, bardzo, bardzo lubię tę rodzinkę, naprawdę. No niestety Oliwka wyprowadza się sama. Dajemy jej 20 tysięcy. Tak. I lecimy, Oliwka. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa, kochani.